Cześć, witam Was wszystkich serdecznie z tej strony A+. Dzisiaj się zajmiemy takim krótkim tematem, a mianowicie powiemy sobie, w jaki inny sposób poza stopniami można mierzyć kąty. Powiemy sobie o mierze łukowej kąta lub też nazywanej też miarą naturalną kątów. Ok, kąt w mierze naturalnej się definiuje w następujący sposób. Wartość kąta, czyli alfa, to jest L przez R, gdzie L jest długością łuku, na którym jest oparty kąt, a R jest promieniem tego łuku. Czyli jeżeli mamy okręg taki i mamy dwa promienie tutaj, promień tu i promień tu, to te dwa promienie nam nakreślają jakiś łuk. I stosunek długości tego łuku do długości promienia to jest właśnie ten kąt. Podstawową jednostką miary łukowej jest 1 radian. I 1 radian to jest wielkość kąta, jaka odpowiada sytuacji, kiedy L jest równe R. Wtedy mamy 1. To jest ta podstawowa jednostka miary łukowej. Ok. Kąt pełny natomiast, czyli 360 stopni, to jest 2 pi radianów. A dlaczego akurat 2 pi? Podstawmy sobie wszystko do tego wzoru. Długość łuku przy kącie pełnym, czyli równym 360 stopni, będzie wynosiła 2 pi r. Podstawiamy 2 pi r przez promień r równa się 2 pi. A zatem dostajemy, że dla kąta pełnego 360 stopni ten kąt daje się wyrazić w mierze łukowej poprzez wielkość 2 pi. 2 pi radianów, ponieważ tą jednostką miary naturalnej kąta jest 1 radian. Zapisywane w skrócie 1 rad. Ok, tu mamy dla 360 stopni, analogicznie dla 180 stopni będzie to pi radianów, a dla 90 stopni będzie to pi drugich radianów. Ok, tyle tego króciutkiego tematu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.